Witam Państwa na kolejnym filmie. Już zorientowaliście się po tytule, że chodzi o coś bardzo ważnego. Dlaczego niebocentyzm był tak istotny, do dziś jest najistotniejszym tematem i dlaczego po prostu on był najniebezpieczniejszy dla systemu i dla całej władzy? Otóż jest to związane z tym, co niesie niebocentryzm. I akurat dzisiaj będzie krótka historia, jak walczono z tym niebocentryzmem i dlaczego walczono. No bo dlaczego się walczono, powiedzmy? No każdy sobie, no przecież każdy sobie może pomyśleć, no przecież jest w necie pełno filmów na temat niebocentryzmu, to są moje filmy. Są nawet niektórzy, są inne filmy. No ten internet jest jednak po prostu w jakiś sposób pojemny i on jest. A dlaczego wojowano? Otóż największym niebocentryzmem, znaczy największą niebezpieczeństwem niebocentryzmu było to, że ludzie mogli już bez religii, bez niczego i tak dalej, mogli się bezpośrednio zwracać do tego, który znajduje się w kuli, do Ojca Niebieskiego i mogli z nim rozmawiać, zadawać pytania. Wiecie co? Chyba powiem taką ciekawostkę. Nie tak dawno dostałem telefon z Niemiec, gdzie opowiedziano mi całą historię przemian udanej pani, która a propos mieszka niedaleko Dortmundu w Niemczech. To jest pani Dorota. Witam. Na pewno ona mnie ogląda. Tak, pozdrawiam od razu tutaj, mam okazję. Zresztą pozdrawiam wszystkich, którzy po prostu piszecie komentarze, za które wam bardzo dziękuję. Dziękuję, że wasza świadomość wzrasta i to dajecie po prostu wyraz tego w komentarzach. Dziękuję bardzo. Ale chcę państwu powiedzieć właśnie to, dlaczego właśnie tak zajadle walczono z niebocentryzmem? Niektórzy, dlaczego właśnie wojowano? Otóż to, że chciano was zatrzymać przed niebocentryzmem, chciano was w jakiś sposób zdezinformować na tyle, żeby się przestali tym interesować. Cały wist polega na tym, że ten, który mieszka w kuli, z nim można się do niego zwrócić we własnych modlitwach, własnymi słowami, no i zadawać mu pytania i otrzymywać odpowiedzi. I w ten sposób będzie się między wami a niebieskim ojcem, tym, który mieszka w kuli, którego pięknie widzieliśmy, jego gigantyczny pałac w kamerach na podczerwień w poprzednich filmach. Widzieliśmy go i to właśnie świadczy o tym, że miało być dla was nieznane. Wy mieliście być od tego odstręczeni. Wy mieliście się tym nie zajmować, wy się nie mieliście prawa się tego dowiedzieć, ale się dowiedzieliście. Dlaczego? Bo jesteście dobrzy. Umieliście sobie poradzić z gigantyczną zaporą kłamstwa i oszustwa, które budowano od stycznia 2014 roku do zeszłego roku. Demoniści, o których mowa, to są hybrydy z demonami w środku, dokonali ogromnego wysiłku filmowego, gdzie, kiedy ja produkowałem swój film, robiłem swój film, zaraz za 5 tygodni powstawał następny, który po prostu całkowicie go zmanipulowano albo tak zakłamano, żebyście nie mogli, powiedzmy, wniknąć w temat. Zrobiono wam celowo zapory, ale ta zapora jest nieskuteczna. To świadczy o tym, że liczba tych, którzy szukają Boga i starają się z Nim rozmawiać na swój sposób, ona się coraz bardziej powiększa, ta liczba. Oczywiście demoniści tutaj im gul skacze z tego właśnie powodu, że niebocentryzm, ze niebocentryzmu nie można było go jakoś zdusić. Słuchajcie, element dezinformacji, który polegał na tym, żeby po prostu tak zakłamać wszystkie moje filmy, albo po prostu jeszcze ze mnie zrobić tam kłamcę i mitomana, to jest robota demonista. To jest cechą charakterystyczną każdej propagandy dezinformacyjnej. Jeszcze dodatkowo wysłać do czubków, o, powiedzmy do psychiatryka, o, w ten sposób. To najlepiej jakby tak chcieli, nie? Ale słuchajcie, oni poszli inaczej. Słuchajcie, to okazało się i tak nieskuteczne. W miarę pojawiających się filmów było was państwa coraz więcej, coraz bardziej zainteresowanych. Coraz wy opuszczaliście kulty. A więc tutaj stawka była bardzo duża. Opuszczaliście stołówkę diabła, już nie stawaliście się porcjami dla demonów. Natomiast demoniści
Oni pilnowali, żebyście dalej siedzieli w stołówce jako porcje energetyczne dla demonów. To był cel strategiczny. To dlatego dokonano przez 2,5 roku gigantycznego wysiłku przez demonistów, żebyście państwo nie poznali niebocentryzmu. To był główny cel. No oczywiście dzieci diabła po prostu no, musiały tak zrobić, bo nie, bo dostały rozkaz, no i wykonywały, no i koniec. W ten sposób. Ale co chcę państwu powiedzieć? Wyście przez to przeszli. Wy znacie te filmy, ich jest po prostu ponad 20 na temat tak zwanej krytyki niebocentryzmu opartym na blefie, na kłamstwie. Dokładnie na kłamstwie. Ja dzisiaj chcę państwu powiedzieć praktycznie o tym, dlaczego to było robione. Przez okres 2,5 roku ta wojna z niebocentryzmem, ona trwała do momentu zamachu na mnie. To stało się w Sylwestra, no wszyscy demoniści sobie, jedni demoniści produkowali filmy, a drudzy po prostu organizowali zamach. Jednak stwierdzili, bo oni po prostu doszli do tego wniosku, że jednak same robienie filmu nie zatrzyma ludzi, którzy szukają prawdy. A więc trzeba było po prostu tego głównego niebocentryka skasować. Dokładnie taka nazwa do mnie dotarła. Skasować. No i niestety ten atak nastąpił w Sylwestra, akurat w święto. Jedni się bawili, a miałem pójść do piachu, no ale numer mnie wypalił, no i po prostu robię dalej filmy. No i demoniści po tym filmie na pewno się zmartwił. Na pewno się po prostu nie będą zadowoleni, co najmniej, ale się zmartwią nawet, ponieważ poruszę praktycznie dwa argumenty, z pomocą których próbowano zatrzymać państwo przed poznaniem najprostszego dowodu niebocentryzmu, jakim jest po prostu zdjęcia aparatem fotograficznym. A więc musieli wymyśleć jakieś kłamstwo, które miałoby cechy prawdopodobieństwa. Ale jeszcze tutaj widzicie co, ja się tak obracam, jak już mówiłem o tym swoim zamachu, jak trzasnęli we mnie tym powiedzmy impulsem elektromagnetycznym, tym uderzeniem skalarnym, to wiecie co mi jeszcze zrobili? Do dzisiaj jeszcze mam, mimo że po prostu byłem wtedy w łazience, za łazienką, tam za ścianą jest samochód. Częściowo go uszkodzili od tego uderzenia. No, fala jak przeleciała, to po prostu przeleciała przez morze, uszkodziła. Mało tego, częściowo tylko został uszkodzony, ale jest jeszcze nadal sprawny. Ale co ciekawe, to wam powiem tak. Ja miałem w samochodzie organity. One właśnie pięknie, nagle, czary-mary właśnie przez to uderzenie. Co się stało z nimi? No, pokażę jeden z tych organitów, bo mam dwa. Auto po prostu pięknie chodzi. On jest po prostu, nie wiem czy akurat to będzie widoczne. A spróbuję wam to jakoś pokazać. Słuchajcie, wiecie co? Ten organit jest cały poszczelany. On jest częściowo zniszczony. Ale jeszcze funkcjonuje. Mimo, że jest po prostu cały popękany. I on właśnie został popękany po tym uderzeniu. Tak jakby po prostu jakby tego się blisko przyjrzeć, to on właśnie tak wygląda, jakby zgniotła go gigantyczna prasa hydrauliczna. A więc tak to właśnie wygląda, są ślady właśnie tego uderzenia, a później trafiłem do 4 szpitali i tak dalej, i tak dalej. To już w tym filmie o zamachu to państwu mówiłem. A więc to się po prostu skończyło na 31 grudnia zeszłego roku. Cała wojna z niebocentryzmem i tak dalej. Natomiast dzisiaj chcę państwu właśnie powiedzieć, właśnie to częściowo już tutaj powiedziałem, chodzi o modlitwę, nie? Najprostsza sprawa, żeby ludzie byli odcięci od tego, który mieszka w kuli. No, to była najważniejsza tutaj kwestia. I tutaj sposoby, metody nie miały znaczenia w ogóle. To krótka piłka. Mieliście być paszą dla demonów, tą energetyczną i mieliście dalej siedzieć w satanizmie układu słonecznego albo w płaskiej ziemi i tak dalej. Mieliście po prostu w tym siedzieć po prostu i służyć za porcję w stołówce diabła. To był, i tutaj metody, sposoby nie miały najmniejszego znaczenia. Ale ten numer nie wypali, ponieważ was jest coraz więcej. To nie jesteście tak zwani zwolennicy niebocentryzmu. To nie o to chodzi. Tylko ci, którzy są w prawdzie i którzy potrafią rozmawiać z tym, który mieszka w kuli. On odpowiada na pytanie, jak najbardziej. Po prostu wypróbujcie to. To jest taka dość ważna kwestia. Ale teraz może przejdziemy do tych argumentów. Argumentów satanistów. Pierwszy argument, który dotyczył właśnie optyki, bo tutaj oni czekali na optykę i tutaj po prostu, ponieważ wiedzieli, że państwo wy o tym nie będziecie znać. Na przykład dzisiaj, jak robię ten film, czy nawet się przygotowałem do filmu, to też dostawałem telefony i kiedy po prostu im tłumaczyłem mniej więcej, to oni mówią, że to jest no czarna magia, no bo oni się nie znają. Demoniści
doskonale o tym wiedzieli, że wy tych szczegółów nie będziecie znać. Ale po to robię film, ponieważ ten argument diabelski, on jest w sieci. No i jest, i na pewno żeście go widzieli, jak to wygląda. Chodzi o tak zwane kamery profesjonalne. Czyli tak, największym jakby dowodem takim, bardzo prostym, najprostszym do sprawdzenia, czy żyjemy na kuli i jest tak zwana refrakcja atmosferyczna, jest sprzęt optyczny. To jest zwykły aparat fotograficzny z zoomem optycznym. O, właśnie. To jest najprostsze, robimy dwa zdjęcia przed i po, a więc już nam ten obraz zamiast spadać w dół, powiedzmy spadać, powiedzmy ten środek obrazu, cała ta linia, żeby ona spadała w dół, to ona wam idzie w drugą stronę. A więc nie żyjemy na kuli. I oto oczywiście, co musieli demoniści tutaj wymyśleć? Oni musieli zrobić coś uniwersalnego, wymyślić takie kłamstwo. On się nawet przyznaje do tego, że 5 tygodni robią filmy. Ale musieli po prostu demoniści, widzicie, ja mówię słowo demoniści, ale po prostu nie odnoszę się do jakiegoś tam nika i tak dalej. Wiecie dlaczego? Bo ja jakimś tam hybrydom nie będę robił i demonom reklamy. Ja nie będę robił reklamy, bo po prostu taka jest zasada, po prostu, że nie robi się reklamy demonistom. Oni najbardziej, największy ich ból to polega na tym, jak się ich ignoruje. No właśnie, ale po prostu nakłamali i to jest. I to jest tak zwany jakby taki uniwersalny, ja sobie wybrałem, ponieważ tych kłamstw jest cała masa, ja sobie wybrałem akurat taki najbardziej uniwersalny blef, wymyślony pewnie przez parę tygodni przez demonistów, który polegał na tym, że oni stwierdzili tak, że skok obrazu, czyli wielkość skoku obrazu, to zależy od tego, że jedna kamera jest dobrze wykonana, a druga kamera jest mniej dokładnie wykonana i tak dalej. O, a więc dlatego następuje ten skok obrazu. Co oni jeszcze przy tym zrobili? Pokazali filmy z kamer profesjonalnych. No przecież one są bardzo dobrze wykonane, oczywiście. Pokazali to, a więc po prostu, jeżeli taka z marketu jak moja kamera, DJI Everio, no to ona jest turystyczna, więc ona jest jakby gorzej wykonana, a profesjonalne do badań, powiedzmy, do wywiadów telewizyjnych i tak dalej, to są kamery profesjonalne, a więc one są bardzo wykonane. A więc tutaj jest, co tutaj demoniści wykorzystali? Bardzo proste kłamstwo polegające na tym, że w pozornej logice, bo to jest właśnie pozorna logika, to jest bardzo ważny element dezinformacji, pozorna logika, czyli kłamstwo powiedziane tak i przedstawione, nawet jeszcze powiedzieli, pokazują tam na przykład jakieś zbliżenie z kamery profesjonalnej i mówi taki demon, on mówi takie słowa, no widzicie, no przecież to jest minimalne tam się tego, dlaczego, bo to jest, bo to jest dobrze wykonana kamera, bo to jest profesjonalna, ona służy dla obsługi telewizji i tak dalej, to są filmy dla telewizji i tak dalej. Takie pierdoły, dzikie węże, ale to jest obliczone na to, żebyście tego po prostu nie wiedzieli, jaka jest cecha charakterystyczna kamer profesjonalnych. I na czym polega wielkość tego skoku obrazu? Kiedy ja robiłem zdjęcia swoją kamerą, to był tam jakiś tam zoom kilkunastokrotny. Nawet jak badałem promień świetlny, taki mały, krótki film, no to był bardzo duży ten skok tego obrazu, nie? Ale zaraz o tym filmie też będziemy mówić. Ja Państwu wszystko to zalinkuję, żeby Państwo po prostu wiedzieli, o co chodzi. I nawet Wam zalinkuję stronę internetową cyfrowe.pl. Tam zobaczycie, jakie cechy obiektywów jest w kamerach profesjonalnych. Tutaj Państwo chcę od razu to powiedzieć, a później sobie to sprawdzicie. I pamiętajcie o tym, że macie to sprawdzić. Wy nie macie wierzyć to, co ja tam powiem, tylko macie to sprawdzić. Jest to, słuchajcie, jesteście bystrzy. Dzisiaj w dobie internetu każdy 10 razy wszystko sprawdza. I dlatego jest właśnie bardzo dużo osób, które poznało prawdę niebocentryzmu. Jak już weszło w nią, to z nią już się po prostu nie dało wybić przez jakąś dezinformację, jakieś kłamstwa i tak dalej, nie? Ale co wam tutaj chcę powiedzieć? No i jak zrobili to po prostu, że pokazali, no przecież widzicie, obraz się nie podnosi, no ale za chwilę dodają, że no obraz się trochę podnosi. No jednak przyznali, że jednak się obraz podnosi, nie? To ta linia środka obrazu się podnosi. Na czym to polega? Dlaczego wykorzystano właśnie ten blef z kamerami profesjonalnymi?
Ale jeszcze wracając do tych ich filmów, nie podali jednego szczegółu. Na jakim ZOMie był robiony ten film? To przybliżenie. Na jakim ZOMie? Bardzo ważny szczegół. Właśnie w tej całej dezinformacji to są właśnie bardzo ważne kwestie tego, czego oni nie mówią. Bo jest żelazna zasada demonistów. Nieważne, co oni mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. I nawet nigdy nie zrobią. Ale po prostu tutaj, w tym przypadku, akurat kamer profesjonalnych nie podali, jak podawali te filmy, to nie podali, na jakim ZOMie to zrobić. Słuchajcie, możecie to sprawdzić. Albo, jeżeli będziecie chcieli, to proszę napisać, ja wam to zrobię. Jak ja zrobię na, ponieważ w kamerze mojej jest taki suwak z krotnością zooma. Jeżeli ja zrobię na przykład na 5 zoomach, to ten skok obrazu będzie mały. Natomiast on, ta linia z środka obrazu na przybliżeniu ona skoczy bardzo niewiele do góry. Na 10 będzie więcej, na 20 jeszcze więcej, na 40 jeszcze więcej. A więc kłamstwo demonistów polegało na tym, żeby państwo wmówić, że kamera profesjonalna jest dobrze zrobiona, to ten skok obrazu jest mały. Guzik, prawda. Właśnie oni nie powiedzieli tej bardzo ważnej kwestii, w kwestii optyki, że skok obrazu, wielkość skoku obrazu zależy od odległości, jak i od krotności zooma. O, dokładnie. To o to chodziło. Tego nie mogli powiedzieć. Ponieważ państwo by tego, no państwo też nie wiecie tych rzeczy, nie znacie, no bo skąd macie wiedzieć? Co wam, demoni to powiedzą? Demoni wam nie powiedzą, oni wam powiedzą, że jest kamera profesjonalna. Że ona po prostu powoduje, że jest mały skok obrazu. Dlatego nie powiedzieli, na jakim ZOMie to jest, oni tego nie wytłumaczyli. No bo co, demon co ma wytłumaczyć? Nie, on tylko ma was trzymać w niewiedzy, w ciemnocie i traktować jak bydło, z którego się bierze mięso i mleko w zależności od potrzeb. A jak póki żyjecie w tej całej charówie, to macie być stołówką dla demonów i po temacie. I to krótka piłka i tutaj nie ma w ogóle, nie ma co na ten temat dyskutować. Oni wam prawdy nie powiedzą. Zawsze będą kłamać, ponieważ chodzi o stołówkę. Stołówkę, czyli porcje energetyczne dla demonów, żeby żyły. No ale wracając do tej argumentacji. Czyli wiemy, że kamery profesjonalne mają po prostu kamery profesjonalne mają jeszcze inną kwestię, nie tylko powiedzmy ten wielkość skoku obrazu zależy od wielkości zooma, mają właśnie obiektywy o małym zoomie. Ja na przykład widziałem na tej stronie cyfrowe.pl taka kamera Panasonic miała zoom optyczny 13 razy, nie? 13 razy, to jest niewiele. Ja mam swoją 40 razy, no to wiadomo, że u mnie po prostu skok obrazu był bardzo duży. A w tamtych filmach, które są gdzieś tam w internecie, to może robione kamerą profesjonalną, która ma 13 zoomów, no to jest niewielki skok obrazu. To nawet są takie obiektywy, które mają 10 razy zoom, nie? Czyli jeszcze mniejsze po prostu będą skoki obrazu. Ale to zależy od krotności zooma optycznego, a nie od tego, że kamera jest lepiej wykonana albo gorzej wykonana. Kamery profesjonalne jeszcze mają inną cechę. Jakość nagrywania. Są dwa standardy, 4K i 8K. Też sobie sprawdzicie. Cyfrowy.pl, w opisie do filmu możecie po prostu grzebać. Jeszcze możecie w innych stronach grzebać po prostu, jakie są zoomy. Jeżeli się robi zoom, znaczy jakoś jakieś przybliżenie na kamerze profesjonalnej, to zoom optycznie nie musi być taki duży, ponieważ to wszystko się nagrywa bardzo rzadko gdzieś w plenerze. Natomiast najczęściej w pomieszczeniach i potrzebna jest jakość obrazu. Na przykład ta kamera jest Full HD, nie? 40 razy zoom, Full HD. Natomiast profesjonalne, no to jak one mają powiedzmy 10-krotny zoom, bo nie ma potrzeby, ponieważ nie robi się jakichś obiektów z dużych odległości, nie robi się po prostu tego zooma, ponieważ on nie jest potrzebny po prostu, żeby tak bardzo przybliżyć. Dlatego te zoomy są mniej więcej 10-kilkanaście razy zoom w kamerach profesjonalnych. Ale kamery profesjonalne są zrobione tylko dlatego, że jest jakość nagrywania 4K, 8K, a nie to kluczową sprawą nie jest, że obraz skoczy mniej albo więcej. To jest po prostu nieistotne. Natomiast co jest istotne? Istotne to, że na jakim zoomie zrobisz zdjęcie czy film, ta krotność przybliżenia, czyli ta krotność tego zoomowania, ona się odzwierciedla w tym, że będzie skok obrazu albo większy, albo mniejszy. O, w ten sposób.
I jeżeli, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli chcecie Państwo zrobić, ja Wam zrobię film na 5-krotnym, na przykład, albo na 10-krotnym, na 20-krotnym, sobie popatrzycie. Niezależnie ode mnie, możecie sami to zrobić, słuchajcie. Najważniejsze, po co demonistom było to też to kłamstwo, żeby się nie wnikali temu, no bo nie macie kamer. Słuchajcie, no bo to jest koszt kilkunastu, znaczy ponad 1000 zł, rzadko kiedy jest wykorzystywany i większość internautów nie będzie po prostu siedzieć w tym, jak to się nazywa, nie będzie siedzieć no, przy swoich kamerach i to badać, bo tego nie mają, tego sprzętu. I demoniści doskonale o tym wiedzą, że nie macie tego sprzętu, więc trzeba z internetu po prostu coś pościągać i po prostu i macie pozorną logikę. Kłamstwo pozornej logiki. Że jak jest kamera dobrze wykonana, no to jest mniejszy, a jak jest źle wykonana albo gorzej wykonana, to będzie większy. Guzik prawda. A jest kłamstwo demonistów, jedno z wielu, zrobione po to, żebyście nie wnikali. Więc wiecie po co? To już wcześniej mówiłem, ale po prostu jeszcze powiem, powtórzę to, ponieważ możecie pójść do sklepu i możecie sobie przetestować. Tam jest taki suwak w kamerze, który pokazuje krotność zoomu. No i zobaczycie, ile się podnosi w tym samym miejscu ten zoom. Tam jest na przykład 5 zoomów, 10 zoomów i tak dalej. Jest suwak na ekranie, to można czytać, nie? Ile jest zoomów wykorzystanych przy danym przybliżeniu. I też porównać przed i po przybliżeniu i widzicie, że będą raz duże skoki, raz mniejsze skoki. No właśnie, to wszystko zależy od krotności zooma, czyli tego przybliżenia, a nie od tego, czy coś jest zrobione dobrze albo czy źle. Zresztą tutaj demoniści pilnowali tego, oni tutaj 5 tygodni myśleli nad tym argumentem, co najmniej, żeby zrobić film i żeby Państwa wprowadzić w błąd, żebyście byli dalej pasze dla demonów. I taki jest główny, powiedzmy, cel tego argumentu. Natomiast, co jeszcze tutaj też chcę powiedzieć takiego ciekawego? Jest jeszcze kwestia właśnie tego, takie drugie kłamstwo, taki blef, bardzo dobry, też bardzo dobry. Po prostu też na zasadzie wytęż wzrok. Oni nie będą wytężać wzrok, tylko oni mają się nie znać. Oni nie mają Państwu wytłumaczyć, jak jest, tylko mają Państwa odstręczyć od niebocentryzmu. To jest gwóźdź programu. A więc trzeba, powiedzmy, Was jakoś zatrzymać, powiedzmy, byście nie wnikali w temat. Otóż wiecie co? Kiedy ja robiłem film, tak zwane badanie promienia świetlnego, też Wam zalinkuję, albo tutaj dokleję do tego filmu. To jest taki króciutki film. Nawet ten demoniści film, krótki, zmanipulowali jak mogli. Co oni tam skłamali? Oni zarzucili mi kłamstwo, demoniści, hybrydy z demonami, w środku. Co oni zrobili? Oni zrobili z tak krótkiego filmu, stwierdzili, że ja kłamię, bo nie podnosi się obraz do góry, na całości, powiedzmy, do góry. Wzięli sobie programik, sobie przeanalizowali film, powiedzieli, że się nie podnosi. Ameryki nie odkryli. Po zoomie optycznym zaczyna się zoom cyfrowy, który nie podnosi obraz. Ale musieli to skłamać, żeby, no, one się powołali na ten filmik, malutki, krótki, że to jest, bo głównie o co chodziło. W tym filmiku jeszcze był bardzo ważny szczegół. Otóż demoniści twierdzą i nawet tam próbowali się, powiedzmy, przypiąć do doświadczenia inżyniera Martina, że promień jest odginany w tym niwelatorze na skutek ciepłego powietrza. O, to był gwóźdź. Że to jest ciepłe powietrze, później tak pisali, nawet tam ktoś się wdawał w dyskusji, to mu pisali, że to jest ciepłe powietrze. Słuchajcie, to też jest guzik, prawda, dzikie węże i rajskie ptaki. To też jest żerowanie na niewiedzy. Słuchajcie, w tym krótkim filmiku zobaczycie, że to jest zrobione w warunkach zimnego powietrza, bo śnieg leży na tym parkingu leśnym, gdzie ja to robiłem. Zimne powietrze leży, a więc słuchajcie, nie ciepłe powietrze, ani zimne powietrze nie podnosi promienia, tylko magnetyzm ziemski, który został ukrywany po to, żeby tak samo jak ukrywana była wiedza na temat czym jest cząsteczka światła. Też bardzo ważne. Bo cząsteczka się odgina dlatego, że jest taka konstrukcja tej cząsteczki, ona jest niezależna i ona po prostu jest podatna na wpływ pola magnetycznego, energii torusa, o, tak to można nazwać. I właśnie dlatego promień odgina się do góry. No i w tym momencie ona się odginając do góry i sprzęt optyczny to zdradza, czyli refrakcji
atmosferycznej nie ma. To nie jest żaden fakt. To jest kłamstwo demonistów, które powielane są przez ileś tam razy i tak dalej. Jeszcze tutaj do optyki też dojdziemy. To jeszcze mamy blef pryzmatu. Też demoniści internetowi też to po prostu potrafią powtarzać. Po prostu, że jak przyjdzie przez pryzmat, to promień się odgina w dół. No, na ten temat zrobię film, to powiem sobie do szczegóły. Ja zrobię też film, ponieważ też demonom nie wolno odpuścić z jednej kwestii. Zrobili zdjęcie z niwelatora. No i zaraz podyskutujemy po prostu, bo chcieli porównać to do mojego zdjęcia nad jeziora Torawskiego. Też zobaczymy zdjęcia i tak dalej. To też ten film zrobię, ale z czasem. Na razie po prostu w tej kwestii, dla powtórki, mogę jeszcze raz powtórzyć, główny argument demonistów, żeby po prostu optykę w jakiś sposób zagrzebać, tą niebocentryczną, żeby ją zagrzebać, to wymyśli, że skok obrazu, wielkość skoku obrazu zależy od tego, że jest kamera lepiej zrobiona i gorzej zrobiona, i podali sobie filmik, zapodali film z internetu, który pokazuje, że minimalnie się podnosi, nie? Że się minimalnie ten obraz podnosi. On się podnosi od... Odpowiedź jest tutaj następująca. Obraz się podnosi od krotności zooma. Od wielkości wykorzystanego zooma. O, i to właśnie to są takie główne jakby tutaj kwestie, które Państwu chcę powiedzieć. No słuchajcie, nie pod centryzm, nie zostało jakby zakończone. Optyka jeszcze jest, widzimy. Jest tutaj argument odpad. Całkowicie kamera profesjonal out. Powiedzmy kłamstwo. Nie ma. A więc mamy jeszcze ciepłe powietrze. Aha, tak, właśnie. To ciepłe powietrze to jest jakby powtórka. To jest też kłamstwo demonistów. Mało tego, że jesteśmy od małego wychowywani jako pasza dla demonów, to jeszcze demoniści pilnują tej paszy, żeby państwa jakby zablokować przed tym, który mieszka w Puli. O, przez właśnie to całą, powiedzmy, 2,5-roczną walkę z niebiocentryzmem, która się skończyła w Sylwestra. No, chcieli mnie wykończyć w święto. No, jedni się bawią, ja mam iść do piachu, nie? No ale numer nie wypalił i po prostu jest zgrzytanie zębów. Teraz to hybrydy się zastanawiają, jak przeżyć, ponieważ za to wszystko będą pociągnięci do odpowiedzialności. Już dzisiaj, wiecie co, ja tak dostaję co jakiś czas takie różne informacje albo telefony, że któraś tam hybryda poszła do piachu. Widocznie albo zabijają wibracje, albo jakieś inne są przyczyny, powiedzmy, no ale widzimy, że coraz więcej hybryd idzie do piachu i możemy to śledzić. Zresztą ich będzie coraz więcej szło do piachu po prostu, ale po prostu mamy to obserwować. My mamy być obserwatorami. Ale tutaj, ponieważ no, te argumenty hybrydzkie jakby wiszło w internecie, no to akurat Państwu zrobiłem ten film. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli uważacie, że powiedzmy się nie zajmował tym tematyką, jakby tam powiedzmy, że ktoś tam nakłamał po prostu, jakiś tam demon nakłamał, powiedzmy, żeby tam coś odkręcać, to napiszcie, że żeby nie robić, no bo słuchaj, są tematy ciekawsze, lepsze. Zresztą sobie z tym, gdzie żyjemy, czy na płaskiej ziemi, czy powiedzmy, z niepocenza sobie poradziliście, bardzo dobrze sobie poradziliście. A więc czy żyjemy na zewnątrz, to żeście odrzucili, płaską ziemię też żeście wywalili. No niektórzy po prostu nie wywalili, powiedzmy, to niech sobie siedzą po prostu, jak ktoś chce być satanistą, niech siedzi, jaki problem, najmniejszy problem. Nikt nikogo, do nikogo nie zmusza, natomiast ja jakby czuję się zobowiązany Państwu wyjaśnić mechanizmy, jak walczono przez te ostatnie 2,5 roku z niepocentryzmem i po co walczono. No, a więc słuchajcie, to powiedzmy w tym filmie byłoby jakby wszystko. Zapraszam do opisu. Tam będzie jeszcze, powiedzmy, dobrze napisane i opisane, a Państwo sobie to całą argumentację sprawdzą. I ja tutaj właśnie Państwu właśnie radzę w tym, żeby Państwo to sprawdzili wszystko. Będziecie mieli sprzęt, to sprawdźcie na własnym sprzęcie. Nie macie sprzętu, idźcie do sklepu i też sobie to sprawdźcie. Przy określonych zamach i patrzcie na przy określonych zomach, przed przybliżeniem i po przybliżeniu i obserwujcie. Czyli macie być wnikliwi, tak jest, macie być wnikliwi, nie ma innego wyjścia. A jeszcze na zakończenie, słuchajcie, w tym filmie, jak widzicie, towarzyszył nam obraz.
Wiecie co? Ten obraz jest niebocentryczny. Ja go otrzymałem od niebocentryka, który jest malarzem z zamiłowania. Ale widzimy, jak pięknie maluje. No, proszę bardzo. To nam tutaj towarzyszyło. Ja już obiecałem, że będę wszystkie filmy robił na tle właśnie tego obrazu, bo jest bardzo ładny. To jest niebocentryczny obraz. Robił to niebocentryk. Tak, czyli osoba, która wie o niebocentryzmie i wierzy i stara się rozmawiać z ojcem. Bardzo ważny wniosek, bardzo niebezpieczny. I to jest to niebezpieczeństwo, że ludzie zaczną rozmawiać z ojcem. To tyle, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę. Na tym filmie będą następne. Demonistom się nie odpuści ani na milimetr. A najciekawsze zawsze jest przed nami. Powodzenia.